Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a w dzisiejszym materiale ze Skyrima mam dla was 4 ukryte efekty perków. Pewnie zastanawiacie się, o co w ogóle chodzi, bo przecież w opisie danej zdolności mamy dokładnie wypisane, co ona robi i na co wpływa. No ale jednak nie do końca, bo niektóre perki mają też dodatkowe działanie, którego w opisie już nie znajdziecie. Czy jest to zamierzone, czy przypadkowe działanie twórców, tego nie wiem, ale na pewno niektóre z efektów was zaskoczą. Więc jeśli chcecie zobaczyć więcej zestawień tego typu, to zostawcie łapki w górę, a także subskrypcję, abyście zawsze byli na bieżąco. Okej, nie przedłużam już. Dobrze, cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Zaczynamy od niezwykle ciekawego działania perka Necromag z drzewka przywracania. Prawdopodobnie ten efekt pojawił się w wyniku błędu twórców i zresztą jest on usuwany po zainstalowaniu nieoficjalnego patcha do Skyrima. No ale przechodząc już do konkretów, perk Necromag sprawia, że nasze zaklęcia są silniejsze przeciw nieumarłym, a dokładnie zwiększa ich moc o 25% i czas trwania o 50%. I teraz co najlepsze, jeśli nie macie zainstalowanego nieoficjalnego patcha i gracie jako wampir, to perk działa również na was. I to działa dosłownie w każdym aspekcie, bo wszystkie rzucane przez was czary i krzyki, użyte efekty zaklinania czy wszelkie inne bonusy są po prostu silniejsze. Jednak uważajcie, bo działa to też w drugą stronę, więc jako wampir jesteście bardziej podatni na ogień. Idąc dalej, mamy perka o nazwie Ciche Czarowanie znajdujące się w drzewku iluzji. Podstawowe działanie tej zdolności jest dość oczywiste i wynika z samej nazwy. Po prostu rzucane przez nas zaklęcia są niesłyszalne przez naszych wrogów, co sprawia, że jest to idealny perk dla magów, którzy wolą pozostać w ukryciu. Jednak dodatkowym efektem jest to, że ciche czarowanie działa również na krzyki. Dzięki temu perk staje się w sumie jeszcze bardziej przydatny, no ale przy okazji prowadzi to do nieco komicznych sytuacji, w których nikt nie słyszy naszego Fusroda. No a przynajmniej przez jakiś czas. Jestem zmuszona prosić cię o zaprzestanie. Te wrzaski denerwują ludzi. Przejdźmy teraz do perku Trwałość z drzewka przemiany i jego powiązania z krzykiem spowolnienia czasu. Swoją drogą spowolnienie czasu to jeden z moich ulubionych krzyków, o czym mówiłem w osobnym materiale. Jeśli chcecie zobaczyć ten film, to znajdziecie go w prawym górnym rogu i w opisie. Dobra, wróćmy do tematu. Otóż perk Trwałość sprawia, że czas trwania czarów przemiany jest dłuższy o 50%. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby ten perk nie działał też na krzyk spowolnienia czasu. Dokładnie, kupując perk Trwałość, zwiększacie też czas trwania spowolnienia czasu. Brzmi to, jakby twórcy się nieco pomylili, no chyba, że jest tu jakiś ukryty sens, którego ja nie widzę. W każdym razie nie narzekam, bo uwielbiam spowolnienie czasu. No i na koniec zostawiłem najmniej ciekawy efekt, ale za to dotyczy on aż 3 perków, więc też warto o nim wspomnieć. Konkretnie chodzi o perki zniszczenia zwiększające obrażenia zadawane przez czary danego żywiołu, czyli chodzi o szalejące płomienie, dotkliwy mróz i przeszywające pioruny. Podstawowe działanie tych perków już powiedziałem, ale oprócz tego wpływają one również na krzyki i efekty zaklinania. Przykładowo, jeśli wykupicie perk Szalejące Płomienie, to krzyk Ognisty Oddech będzie zadawał większe obrażenia, a broń z obrażeniami od ognia też mocniej porobi waszych wrogów. Ten ukryty efekt jest najmniej zaskakujący w porównaniu do poprzednich, ale z drugiej strony jest chyba najbardziej przydatny w takiej normalnej rozgrywce. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tych ukrytych efektach. A może znacie jeszcze jakieś inne, których tutaj nie wymieniłem. Przy okazji, jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić łapki w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.